When it's just you, well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj kolejne wystąpienie z Crypto Silesii numer 5. Janusz Zieliński z projektu Ariten opowie wam trochę o życiu digital nomada, czyli osoby, która podróżuje po świecie, zwiedza różne jego zakątki, a w międzyczasie musi oczywiście pracować, żeby zarabiać na tą swoją podróż. Janusz podczas swojej prelekcji opowiedział o plusach i o minusach takiego życia. Ja, jak wiecie, ponad rok spędziłem właśnie w takim trybie życia, więc temat mi bardzo bliski, dlatego serdecznie zachęcam was do obejrzenia całej tej prelekcji, no i oczywiście na końcu zostawienia łapki w górę. Zapraszam teraz Janusza Zielińskiego z Ariten. Poopowiada wam trochę o życiu kryptonomada i jak to można pracować z każdego miejsca na świecie. Halo, halo, jak mnie słychać? Dobrze? Dobrze, super. Bardzo się cieszę. W takim razie zaczynamy. Jest mi niezmiernie miło móc tutaj występować przed wami. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za organizację takiego eventu tutaj Kamilowi, także ekstra. Prezentacja, którą chciałbym się z wami podzielić, jest trochę bardziej lifestyle'owa, ale myślę, że dotyczy sporej części z was i mam nadzieję, że wartość doświadczeń, które zebrałem, pomoże chociaż komuś z was, aby zainspirować do zmiany lokalizacji i do zobaczenia, jak może wyglądać życie takiego kryptonomada i jak tworzyć takie życie bez granic. A jeśli ja was nie przekonam, to Kamil też był w Azji całkiem długo, także Kamil pewnie na afterparty czy później w kuluarach potwierdzi przynajmniej część z tych rzeczy, którą ja opowiem. Skoro celem tego spotkania, jak było w opisie, jest wymiana wiedzy i ciekawe prelekcje, to mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu. Lecimy. Założenie, z jakiego wychodzimy, z jakiego chciałbym wyjść do was, jest to, że potrzebujemy czterech typów bogactwa. Często tutaj mówimy o hoście kryptowalut, o pieniądzach i to jest oczywiście jeden z typów bogactwa, ale też typem bogactwa jest czas, czyli możliwość decydowania, co robimy w danym miejscu, bo jeśli bylibyśmy bardzo bogaci, a nie mielibyśmy czasu, ponieważ mielibyśmy jakieś swoje obowiązki, to tych finansów po prostu nie wykorzystamy. Inny typ bogactwa to oczywiście wolność finansowa, inny typ to bogactwo zdrowia, ponieważ myślę, że nikt z nas nie chciałby być bardzo bogaty i równocześnie bardzo chory, albo bogactwo społeczne, czyli relacje, bliscy, znajomi, rodzina, ponieważ też mało kto chciałby być bogaty i po prostu samotny. Także z tych typów bogactwa, o których przed chwilą powiedziałem, chciałbym poruszyć przede wszystkim to bogactwo czasu i decydowaniu o miejscu i czasie, kiedy zajmujemy się tym, czym chcielibyśmy się po prostu zajmować. Przede wszystkim też coś, co skłania do refleksji, jest to, że w tym okręgu, który widzicie, o, pointer działa, żyje połowa ludzkości. Także nawet zwyczajnie statystycznie warto być w Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ jest tam zdecydowana większość ludzi i rynek jest po prostu większy. Także jest to bardzo ważny punkt, z którego wychodzę w tej prezentacji. Link do prezentacji będzie na sam koniec, także będzie sygnał na wyjęcie telefonów. Oczywiście, jeśli chcecie, to róbcie zdjęcia. Będzie nagranie u Kamila na kanale. Link do prezentacji w postaci QR-a też będzie. Także co chciałbym powiedzieć, co chciałbym przekazać? Taka prosta agenda, czego się dowiecie. Digital nomad, czyli kto, zdefiniujemy sobie, jakie cele może realizować digital nomad. Co potrzeba, aby być zdalnie, ponieważ nie możemy tak po prostu spakować plecaka i wyjechać. Jakie zasady digital nomada wypracowałem sobie, spędzając zimę w Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ od 1 listopada do 18 marca byłem w tamtym regionie. Porównanie kosztów życia i co to jest geoarbitraż. Gdzie jest haczyk, ponieważ ktoś może się zastanawiać, że nie wszystko jest takie kolorowe i piękne, także na jakie niebezpieczeństwa albo ryzyka jesteśmy narażeni, będąc za granicą w tamtym regionie. Najważniejsze zalety, odpowiemy sobie na pytanie, czy warto, oraz zobaczymy, co ominęło mnie tej zimy. Także takim też cytatem, mam nadzieję, dosyć inspirującym. Pamiętajmy, że za 20 lat będziemy bardziej żałowali tego, co nie zrobiliśmy, więc odwiążmy liny, opuśćmy bezpieczną przystań, złapmy w żagle pomyślne wiatry i podróżujmy, śnijmy, odkrywajmy z Marka Twaina. Zapraszam do podróży do świata, który, jak widzicie, wygląda w Azji
inaczej, ponieważ Europa jest z lewej strony, Ameryki są z prawej. Wszystko jest na opak, ale jednak działa. Digital Nomad, czyli kto? Nie jest to taki rozbitek jak w Castaway, jak można by sobie wyobrażać na bezludnej wyspie. Sklasyfikować Digital Nomada możemy sobie na kilka typów. Będzie to taki wolny strzelec, stereotypowy model freelancera, właściciel biznesu, który będąc za granicą, poznaje nowe osoby, rozwija swój network i po prostu otwiera się na kolejne kraje. Tacy pracownicy etatowi, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę albo na B2B i po prostu ich zajęcie jest powiązane z podróżami, więc muszą się relokować. Tacy nomadzi eksperymentalni, którzy próbują, wyjeżdżają, ale nie zapewnia to balansu w ich finansach, więc na ten moment są jeszcze takimi eksperymentującymi, czy tacy nieaktywni, którzy myślą o zostaniu nomadem w okresie najbliższych 3 lat i na ten moment określają się nomadem, a 95% czasu spędzają w Polsce. Czyli digital nomad jest to osoba fizyczna, freelancer, który za pomocą internetu w domu albo innej przestrzeni coworkingowej może realizować swoje zajęcia. Wezmę jeszcze tylko tutaj wody. Jeśli chodzi o statystyki, 50% na 50% praktycznie to jest rozkład kobiety i mężczyźni, a 51 cyfrowych nomadów pracuje jako marketingowcy, jako pisarze czy eksperci w e-commerce. O, przepraszam, lecimy dalej. I samotność jest powodem numer 1 powrotów. Także jeśli będziemy wiedzieli, co jest powodem numer 1, dlaczego ludzie wracają z tak dalekich podróży, to będziemy mogli też to sobie w jakiś sposób zaadresować. 83% jest samozatrudnionych, a 17% zatrudnionych na etacie. 53% digital nomadów uczy się samemu bycia tym, kim są, także wszelkiego rodzaju studia niekoniecznie przydają się w byciu digital nomadem, a 66% osób preferuje pobyt w jednym miejscu od 3 do 6 miesięcy. Większość takich digital nomadów jest między 30 a 40 rokiem życia. W ten sposób mogę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo stereotypowym i statystycznym digital nomadem. Jest 15 krajów najlepszych do życia dla takiej osoby. Na czołówkę zawsze tak naprawdę wychodzi Tajlandia, ponieważ jest to bardzo gładkie wejście w Azję, czyli świat taki bardzo obcy, ale ze względu na infrastrukturę, na obycie z turystami jest to proste i przyjemne, żeby zobaczyć, jak wygląda Azja, zaczynając z Tajlandii. I właśnie w tej Tajlandii spędziłem najwięcej czasu, dlatego też na niej będę chciał się skupić. Jakie cele realizuje Digital Nomad? Z perspektywy właściciela biznesu, tak jak wspominałem, jest to powiększanie networku, czyli pojawianie się na konferencjach branżowych w stylu Hong Kong Fintech Week, gdzie można poznać osoby z branży, tylko że z zupełnie innego rynku. Pozostałe takie rzeczy networkingowe w stylu poznawania Azjatów, które niekoniecznie będzie proste. Tutaj taka mała historyjka, anegdotka. Możecie sobie wyobrazić, jak trudnym networkingowo zadaniem jest pojawić się w biurze Chińczyków, gdzie tylko jeden Chińczyk mówi po angielsku i tłumaczy pozostałym z angielskiego na chiński, o czym ze sobą rozmawiamy, ale po pokazaniu zdjęcia, że byłem na chińskim Nowym Roku, zagraniu z nimi w ping-ponga, mogłem przełamać tą barierę językową, mogłem okazać zainteresowanie do ich kultury, dzięki czemu nawiązanie tych nowych znajomości było jednak prostsze. Oczywiście innym celem, jaki się realizuje, to jest uniknięcie zimy. Wiadomo, że od listopada do marca w Polsce jest po prostu ciemno i zimno. Inny cel, zbieranie wspomnień, ponieważ jest to często podróż życia, na pewno na sam początek, na pierwszy raz. Dla przykładu, rozpocząłem tą podróż w Hongkongu na Ape Feście. Jest to impreza od Yugi, od Bored Ape'ów. Jednakowoż Było tam takie wydarzenie, że podczas głównej imprezy sobie wyobraźcie, w jakimś miejscu ktoś zamiast lampy UV do dekoracji zamontował lampę
UVA, która penetruje tkanki i tym samym parzy oczy, więc pierwszy tydzień takiej podróży, pierwszy tydzień zakończył się w taki sposób, że po prostu poparzyłem sobie oczy lampą do dezynfekcji, miałem objawy ślepoty śnieżnej, dolegliwości bólowe przez 3 dni, potem 2 miesiące zakraplania, no ale jednak jest to jakieś wspomnienie. Dowiedziałem się, że w linii BTS w Bangkoku jest stacja ARI. Czy zobaczyłem, jak wielkim wydarzeniem jest chiński Nowy Rok, ponieważ tutaj w Polsce, kiedy siadamy do najważniejszego naszego święta Bożego Narodzenia, to 35 milionów osób spotyka się z rodziną, a wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jesteście w miejscu, gdzie 1,5 miliarda osób ma najważniejsze święto i stwierdza, że był rok wodnego królika, teraz zaczyna się rok drewnianego smoka, smok jest mitycznym, potężnym stworzeniem i wszyscy się z tego powodu cieszą. Także w Tajlandii żyje największa mniejszość Chińczyków. Co ciekawe, kiedy smoki tańczą i celebrują chiński Nowy Rok, to ludzie potem je karmią pieniędzmi, a Chinatown w Bangkoku jest naprawdę wspaniałe. Co potrzeba być zdalnie, ponieważ nie chodzi tutaj tylko o jakieś wspomnienia, tylko żeby dać wam wartość, żebyście byli przygotowani, jakbyście zdecydowali się obrać też taki kierunek. Podpis kwalifikowany na pewno się przyda. Ja mam podpis z PWPW. Służy on do podpisywania dokumentów. Mam taką samą moc jak podpis odręczny, także warto wydać bodajże 200 zł on kosztuje, żeby móc zdalnie podpisywać dokumenty. Daje on bardzo dużo możliwości. Zrobiłem tutaj też całą listę. Nie będę tego czytać, ponieważ jest to w prezentacji, którą będziecie sobie mogli pobrać, ale z podpisem kwalifikowanym naprawdę można załatwić wiele rzeczy. Dodatkowo aplikacje dotyczące eSIM na telefonie, ponieważ jeśli zmieniamy lokalizację, zmieniamy kraje, to warto mieć kartę SIM z danego regionu, także wszystkie takie odpowiednie aplikacje w stylu Bolt, Grab na telefonie warto mieć. Na telefonie też bardzo mi się przyda aplikacja nasza Ariten Crypto Terminal, ponieważ nie musiałem mieć terminalu ze sobą, żeby prowadzić wymiany kryptowalut. Pełnomocnictwa. Jeśli prowadzi się biznes, to bardzo istotnym czynnikiem jest, aby zostawić pełnomocnictwa u księgowej, ponieważ jeśli jesteśmy zdalnie, to w tym momencie księgowa na miejscu po prostu wybierze się do urzędu, czy odpowie, czy podpisze. Także jest to też taki ważny czynnik. Zasady digital nomada, czyli bycia w innej kulturze. Takie zdanie, które bardzo ze mną rezonuje, jest to go where you treated best, jest to slogan z kanału na YouTubie Nomad Kapitalist. Myślę, że w Tajlandii czy w Azji Południowo-Wschodniej właśnie czułem się jako osoba dobrze traktowana, ponieważ Tajowie są przekochani, uśmiechnięci, bardzo pomocni i w tym momencie, kiedy byłem w tej Tajlandii, to czułem, że jestem w miejscu, gdzie jestem traktowany najlepiej. Trzeba pamiętać o poszanowaniu do kultury. Tutaj jest przykład z stycznia tego roku, gdzie akurat dwie Polki w północnej Tajlandii, w Chiang Mai, zdecydowały się opalać koło świątyni. Jak możecie sobie wyobrażać, Tajowie nie byli tym specjalnie pocieszeni i wiadomość o takiej sytuacji zatoczyła dosyć szerokie kręgi. Jeśli chcesz, to partycypuj w tym, co się dzieje. Jest to inna kultura, jest ona zupełnie różna od tego, co znamy. Jednak i w tym momencie stoimy przed wyborem, czy chcemy to po prostu obserwować i się czegoś nauczyć, czy chcemy partycypować w tym, co się dzieje. Nie kupujmy impulsywnie, kiedy pojawiamy się w Azji, wszystko wydaje się takie fajne, cudowne i nowe, jednakowoż nie podejmujmy impulsywnych zakupów, ponieważ jeśli będziemy tam spędzać czas, to po prostu będziemy mieli więcej okazji, żeby gdzieś wejść do sklepu czy coś znaleźć. Wszystko kupisz na miejscu, tanio i w azjatyckiej jakości. Mamy takie przyzwyczajenie, myślę w Polsce, ale może i nie tylko w Polsce, że jeżeli jedziemy na wakacje, musimy wszystko zapakować, herbatę, kawę, ręczniki dodatkowe i nie wiadomo co jeszcze. Jednakowoż w Azji wszystko kupimy tanio, w azjatyckiej jakości wszystko jest na miejscu, wcale nie musimy się pakować nie wiadomo jak, bo potem po prostu te rzeczy albo nam ciążą i przenosimy je przez całą zimę, albo zwyczajnie trzeba je zostawić na jakimś przystanku. Zdjęcie i skan dokumentów to jest bardzo istotna sprawa organizacyjna.
Ciekawostka, polski paszport jest naprawdę mocny, ponieważ możemy sobie do całkiem sporej ilości krajów wjechać bezwizowo. Jest to Tajlandia, Japonia, Hongkong, Korea, w ogóle na 90 dni. Do Kambodży czy do Wietnamu potrzebujemy wizy, ale jest to łatwe do załatwienia. Równocześnie też ciekawostka, że ostatnio Tajlandia wypuściła informację o nowym rodzaju wizy, Destination Thailand Visa dla digital nomadów, która będzie uprawniała do pobytu przez 180 dni i będzie też relatywnie tania. Także tym bardziej zachęcające jest, aby z tego skorzystać. Tajlandia w ogóle świetnie ogarnia tematy wizowe, ponieważ jeśli boks tajski jest ich sportem narodowym, to mają wizy dla zawodników, którzy trenują boks tajski, żeby mogli przylecieć. I ostatnio też wymienili się z Chinami ruchem bezwizowym, więc jeśli chodzi o takie rzeczy turystyczne i pozwalanie i budowanie ekonomii w oparciu o przyjezdnych, Tajlandia radzi sobie bardzo dobrze. Porównanie kosztów życia, czyli co to georbitraż. Jeśli jesteśmy w Polsce, musimy wydawać złotówki w polskich cenach, a jeśli trafimy do krajów Azji Południowo-Wschodniej, gdzie te ceny są w batach, baty mnoży się razy 0,11 i koszty tam są dużo mniejsze niż w Polsce, w ten sposób możemy znaleźć Pattaya za 6,60 w złotówkach. Jedzenie tam jest naprawdę dobre i smaczne. Wielu, wielu osobom kuchnia tajska bardzo smakuje, szczególnie wszystkim pieskom, które są tam niedaleko restauracji, dlatego trzeba uważać, aby się nie przejeść. Jeśli chodzi o sprawy wynajmu, to tutaj jest screen z Airbnb, gdzie za 2200 powiedzmy, czy za 1500 w Bangkoku możemy mieć taki apartamencik, kawalerkę z dostępem do basenu, siłowni, czyli takie warunki, których po prostu w Polsce nie znajdziemy w tej kwocie. Także geoarbitraż polega na tym, że przenosimy się do innego miejsca, zarabiamy w polskiej walucie, a wydajemy w tajskich batach i właśnie na tym też możemy sobie zarabiać, czy po prostu oszczędzać. Masaż kosztuje z 300 batów, czyli te 33-35 zł powiedzmy, więc porównanie do Polski też jest zgoła różne, a masaże w Tajlandii są czymś naprawdę cudownym, no i też wartym dla zdrowia. Jeśli chodzi o wycieczki takie całodniowe, to powiedzmy za 230 zł możemy mieć całą wycieczkę, zamieniamy się wtedy w taki tryb turystyczny, Tajowie opiekują się od początku do końca, żaden biały się nie zgubi, żaden biały sobie nic nie zrobi wtedy po drodze, ponieważ mają to obcykane i zwyczajnie zaopiekowane. Taksówki są relatywnie drogie, szczególnie na wyspach, ponieważ jest tam monopol taksówkarski. Miałem ciekawe doświadczenie zobaczyć, że na wyspie Koh Samui jest zablokowany Grab, jest monopol branży taksówkarskiej i kiedy wychodziłem z lotniska, to dwóch gości stało tak jak dilerzy i zagadywali, ej, taksówka? I wtedy brali tak bokiem, prowadzili do samochodu, który był 50 metrów dalej zaparkowany, żeby się nikomu nie narazić. Jest Bolt, jest Grab. Bolt jest trochę tańszy, ale dłużej się czeka. Grab jest trochę szybszy, ale też będzie trochę bardziej drogi. Przede wszystkim zalecam, jeśli ktoś z was by był, serdecznie, aby skorzystać z przejazdu na skuterze z Tajem, ponieważ skutery są tam standardowym, podstawowym środkiem transportu i to jest najlepiej wydane praktycznie 6 czy 7 zł, kiedy można wsiąść z Tajem na skuter i przeciskać się po zatłoczonych, zakorkowanych uliczkach Bangkoku i sprawdzić, jak oni jeżdżą, a oni jeżdżą naprawdę od dziecka. Od maleńkości, w każdym wieku, oni są już na skuterze, naprawdę. Gdzie jest haczyk w takim razie? Jeśli zastanowimy się, gdzie jest haczyk, to myślę, że jeden z punktów, który muszę przytoczyć, to jest temperatura, ponieważ tutaj jest wiadomość akurat z końca lutego, kiedy przychodziła fala ciepła do 45 stopni. Aktualnie w Indiach też jest fala ciepła do 50 stopni, ale teraz jest oczywiście pora gorąca, także jeśli ktoś bardzo źle znosi upały i wilgotność, to może to być po prostu trudne. Jako biali jesteśmy też traktowani jako bankomat, jako turysta, który przynosi pieniążki. Nie ma co tutaj z tym walczyć, taki jest stereotyp. Biały przylatuje do Azji po to, żeby wydawać swoje fundusze. No i tak po prostu będzie. No i oczywiście to, o czym wspomniałem na początku, czyli to, że
problemem numer jeden sprawiającym, że ludzie wracają z tak daleka jest samotność. Także kilka takich tipów dotyczących umacniania relacji na dystans. Pamiętajmy, żeby rozmawiać z bliskimi, pisać wiadomości, umawiać się na wideokole. Możemy razem przeczytać jakiegoś e-booka, zagrać w coś razem online, być aktywnym na grupowych czatach, czy po prostu wspierać się w chwilach wzlotów i upadków, żeby umacniać tą więź, ponieważ zwyczajnie jesteśmy daleko i musimy wykorzystywać technologię tak, jak mamy, aby tego nie zatracić. Najważniejsze zalety, jeśli chodzi o bycie w takim miejscu, czy korzystanie z możliwości bycia digital nomadem, dla mnie było to przesunięcie czasowe, czyli strefa plus 6. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie budzicie się zimą w Polsce, jest ciemno, idziecie do biura, jest jasno, wychodzicie z biura, jest ciemno, no i siedzicie już dalej, jest ciemno. W Azji, jeśli jest przesunięcie plus 6, no to wtedy budzę się rano, jest jasno, Polska śpi, ponieważ jest w Polsce noc. Wtedy jest czas na śniadanie, basen, złapanie całego słońca, jakie tylko można od rana do popołudnia, zjedzenie sobie obiadu i wtedy o 14 w Polsce jest już 8 rano, ludzie w Polsce zaczynają się budzić, a ty już jesteś po całej jakiejś porannej aktywności, biegach, czymkolwiek, nałapałeś tego słońca, ile tylko mogłeś, a pamiętajmy, nie ma tutaj co ukrywać, że jeżeli są dni bardziej słoneczne, to wszyscy czujemy się po prostu lepiej. Web3, coś co mnie zdziwiło i nie jest takie oczywiste, mianowicie w Web3 wszyscy mówią po angielsku. Jeżeli byłbym prawnikiem i przeniósłbym się do Tajlandii, ciężko będzie mi się porozumieć z tamtejszymi prawnikami. Jakbym był lekarzem, to też ciężko będzie mi się porozumieć z tamtejszymi lekarzami. Jednak jeśli mówimy tutaj o Web3 i krypto, każdy mówi po angielsku, także jest to bardzo duża zaleta, o której nie wiedziałem w momencie, kiedy wylatywałem. To, co na początku, czyli ponad połowa ludzkości żyje w tym okręgu, więc statystycznie jest tam po prostu większy rynek. No i Azja kuma w technologię, chociaż jak pierwszy raz zobaczymy słupy z kablami w Tajlandii, to możemy w to zwątpić. Dużo bitomatów, szczególnie w Hongkongu. Tutaj, jak widzicie, bitomaty w pralni, że można zrobić sobie pranie i kupić bitcoina. W galeriach, na ulicy i w hotelach, także w Hongkongu jest naprawdę tego bardzo dużo. Dwie minutki. Różnica jest co do tego, jak wygląda wszystko na żywo, jak na Instagramie. Na Instagramie oczywiście są bardziej podkręcone wszystkie zdjęcia, ponieważ możemy zobaczyć rajską plażę z pięknym piaseczkiem, jednak w tej rajskiej plaży z pięknym piaseczkiem mogą być sandflye, które jak ugryzą, to ugryzą dużo gorzej niż polski komar, a tego na zdjęciach nie zobaczymy. Czy po prostu będziemy czasem musieli powalczyć o internet i złapanie zasięgu, ponieważ nie jest to tak, że siedzimy sobie na plaży z laptopem, jest zwyczajnie gorąco, to jest tylko zdjęcie na Instagrama, sprzęt się przegrzewa, my się przegrzewamy, słońce się odbija i to jest wierutna bzdura. To wcale nie jest tak, że wylatujesz do ciepłego kraju i pracujesz z laptopem na plaży. To raczej wygląda w ten sposób, że trzeba znaleźć gniazdko do prądu w dowolnym miejscu, nawet na stacji, podpiąć się, spróbować złapać Wi-Fi od pobliskiego pomieszczenia czy sklepu i wrzucić coś do internetu, jeśli jest to terminowe. Czy warto? Z mojej perspektywy zdecydowanie warto, ponieważ to był jedyny śnieg, jaki zobaczyłem tej zimy. Zobaczyłem miejsca, do których wcześniej czytałem w książkach czy podręcznikach w szkole, od przepięknych świątyń. Bardzo bogate miejsca, jak tutaj Budda ze złota, który waży 5,5 tony. Miejsca pełne przepychu, jak chińskie Macao, które jest takim chińskim Las Vegas i wystawa hypercarów w hotelowym lobby zrobiła naprawdę niesamowite wrażenie. Jak miejsca biedne, jak Kambodża, gdzie tutaj widzicie pani, kiedy jest zakaz żebrania, oferuje usługę zważenia, ponieważ nie może żebrać. Z ciężką historią też, jak Kambodża, gdzie po reżimie czerwonych Khmerów jest nadal bardzo duży problem z zasobami ludzkimi, ale mimo wszystko Kambodża jest przepiękna. Tu widzicie Angkor Wat, czyli największe miasto na świecie, które było 1000 lat temu i taka też wycieczka zaowocowała partnershipem z Relocatify, dzięki czemu możemy wchodzić z swoim produktem do Kambodży. Co mnie ominęło tej zimy? Jak się zastanawiałem i patrzyłem na wiadomości, ominęła mnie ta sytuacja. Ominęło mnie zamiana 500 plus na 800 plus. Ominęło mnie to, że
pijany jeździec uciekał przed policją na koniu, spadł z niego na polu przy swoim domu, ponieważ śledziłem, co się dzieje lokalnie w Poznaniu, czy ktoś ukradł kratki ściekowe i otwory zabezpieczył hulajnogami. Te wszystkie wiadomości lokalne, które oglądałem, nie zachęcały mnie specjalnie do powrotu. Oraz gala Ariten, gdzie zebraliśmy wszystkich naszych partnerów. Będziemy robili powtórkę w październiku tego roku. To też mnie ominęło i nad tym ubolewam. Także zbliżając już do końca, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że potrzebujemy tych czterech typów bogactwa: czasu, finansów, zdrowia i społecznego. Musi być balans między nimi, ponieważ to jest ważne dla dobrostanu. I teraz tak, linki na sam koniec, także jeśli chcecie dostęp do tej prezentacji, to wyciągamy telefony, bo będzie kodzik QR 321. Przedostatni slajd. Chwila na ewentualne zgranie. No i w tym momencie ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam po więcej historii z pracy i podróży na Instagrama, który też się tutaj znajduje pod tym. Jeżeli jest jakieś pytanie, to zapraszam. Będę, powiedzmy, przed salą, żeby tutaj nie zajmować czasu na scenie. Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Ja nazywam się Janusz Zieliński. Była to przyjemność przed wami występować.